Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z Bunkra Złomiarza, chociaż nie bardzo z Bunkra Złomiarza, bo tym razem odcinek targowy, czyli tak jak tytuł głosi, pchli targ w Grudziądzu? Pchli targ w Grudziądzu, taki będzie tytuł, jeszcze tego tytułu nie ma, ale taki będzie, w zasadzie taki już jest. Ja już jestem po spakowaniu, ale zapomniałem nagrać sobie, jakby to powiedzieć, wstępu z moim słynnym dzwonem, bo ten dzwon musi być za chaos w nagraniu, sorry i przepraszam. Typowy spontan, naprawdę typowy spontan, co wyjdzie, to będzie, co się nagra, to będzie nagrane, także co, miłego oglądania i słyszymy się na podsumowaniu. Jak widać, pakowanie już rozpoczęte, pewnie ubrudzę sobie tapicerkę, ale to nie szkodzi, ten samochód ma prawo się obrudzić. Zabieram w razie czego dwa stoły, chociaż mam je zarezerwowane tam stoły, zobaczymy jak to będzie, lepiej mieć ze sobą. Pierwsze dwie skrzynki, miejsca trochę jest, no brudno jest, bo to się wozi z łoma tutaj, jadę dalej z tematem. No i przybywa kolejnych skrzyneczek, już się robi coraz ciężej. Bujać się, powiem wam, buja, ale jeszcze amortyzatory ma dobre, także myślę, że jeszcze ze 100 kilo tutaj wcisnę i to będzie sio, no, także sobie działam. Sorry za taki dziwny odcinek, ale chciałbym wam pokazać praktycznie mój cały proces, co ja muszę wykonać, nie? Spakować, wyciągnąć, coś tam przetrzeć, wiecie, skórzu, przesegregować, popakować skrzyneczki. Później wiadomo, jak się pakuje na rynku, jeśli jak pada, to szybko, nie patrząc co do jakiej skrzynki, a ja lubię wiedzieć, co gdzie mam, chociaż szczerze, to zielonego pojęcia nie mam, gdzie co jest. Więc co, jeszcze tutaj mi wejdą 2, 4, 6 bym wcisnął skrzynek, ale wsadzę chyba jeszcze tylko 3 i coś może drobnego takiego na górę i to będzie wsiobud. Stąd zabieram jeszcze tylko kany, na kany zostało mi miejsce, to tam część jest zamówiona, sporo rzeczy nie biorę lamp, nie mam tyle miejsca, tu zostaje trochę gratów. Co zostaje jeszcze? No tam zostaje trochę gratów, chociaż może coś jeszcze z tego dorzucę. Zastanowię się. Nie, to zostawiam. Zobaczycie co będzie. Także co? No tyle na tą chwilę. Ostatnie jest bardzo głupich ujęć. Jak widzicie, auto pełne. Ja jeszcze coś by tam dorzucił, ale nie chcę, nie przeciążam auta. Bezpieczeństwo tutaj będzie najważniejsze. Mam tam niespełna 40 km, żeby dojechać i chciałbym, żeby to przebiegło tak, jak powinno przebiec. No i co? I tyle na tą chwilę. Przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny, tralalala. Kolejny dzień, startujemy, jest troszkę żeśmy przysnęli, przespali, przesiedzieli, godzina 4 z hakiem, jedziemy do Grudziądza. O! Idzie moja pomoc. Jedziemy. Przywitaj się pięknie z widzami. Cześć. Jedziemy do Grudziądza. Nagrałeś? Po powrocie widzieliście, jak wyglądało auto załadowane. Zobaczcie, jak wygląda teraz. No, bałagan jest większy niż był. Wygląda na, tak, jakby było więcej, a jest o dobre 100 kg mniej. Także na pewno wynik jest bardzo mega. Jak w tytule widać, nie? Ja teraz to ponoszę i w bunkrze zrobimy sobie podsumowanie. Dobra, wszystko ponoszone. Jeszcze tu trochę będzie bałagan przez chwilę, chociaż skrzyneczki możecie zobaczyć poukładane, brak jednego rzędu, co świadczy o tym, że było naprawdę dobrze. Najpierw o tym, może co się sprzedało, chociaż nie pamiętam dokładnie wszystkich rzeczy. Na pewno poszły mi wszystkie gwoździe, poszło parę jakichś tam sikier, trochę narzędzi, wszystkie telefony,
Wszystkie telefony poszły, prawie wszystkie aparaty, te cyfrowe, także Tomku, dzięki wielkie, towar okazał się być dobry. No i grudziądz okazał się być rekordowym wypadem, no, czego się częściowo trochę obawiałem, nie biorąc wszystkich rzeczy, które powinienem zabrać teoretycznie na targ. Było rekordowo przekroczona ta magiczna czterocyfrowa kwota, także jest zajebiście. Co jeszcze? No pozdrawiam wszystkich widzów, którzy mnie odwiedzili. Niektórych pozdrawiam, których widziałem pierwszy raz i pierwszy raz pozdrawiam. Kilku widzów zrobiło mi zakupy, za co bardzo dziękuję. Dostałem też upominków trochę. Może zrobię to tak bezczelnie, albo najpierw wrócę do tego. No, dostałem dwie kłódki, w tym były dwie kłódki z szyframi. Jedna, jak widzisz, kolego, rozszyfrowana, chociaż kodu nie pamiętam, ale tu jest bardzo dobra podpowiedź na spodzie. Ja tam sobie go dopracuję, będę znał na pamięć. No i ta kłódeczka, ta jest moja, żeby nie mylić. Ta jest moja, moja jest kodem, co widziałeś. Twój kod będzie, proszę bardzo, otwarta 9512. Taki był kod. Zajęło mi to jakieś 10 minut, prawdę mówiąc, żona grzebała, nie dała rady, jak widziałeś, a mnie to naprawdę 10 minut zajęło. Raz jeszcze wielkie dzięki i zobaczymy, co tutaj jest. Ja nie przeglądałem tego, jak widzicie, jakieś sreberko dostałem, czyli przekaźniczki. No i co tu jeszcze jest, jak możecie zobaczyć, jak widzicie, w zasadzie jest jakaś latareczka. Dwie fajne kółeczki, które dwie bądź trzy, z tego co pamiętam, na pewno dwie kółeczki, które zawisną na moim łańcuchu, trochę starych kluczy, ja tego na to nigdy nie narzekam, kluczy rowerowych, masa kluczy rowerowych, jakieś inne kluczyki, oryginalny śrubokręt, to mnie bardzo cieszy. Także tyle w temacie upominków, darów i prezentów. No sorry za cały materiał taki rwany, przerywany. Jeszcze troszkę się krępuję nagrywania przy ludziach, ale spokojnie, przyjdzie to z czasem. Jakieś tam wnioski, no z pewnością grudziądz będzie stałym punktem na mojej liście targów. W ostatnią sobotę miesiąca jest Iława, na tym się będę bardzo mocno zastanawiał. Być może pojedziemy z żoną do Iławy, bo oczywiście była ze mną małżonka, jak zdążyliście zauważyć. Ona nie pracowała za darmo, znaczy pracowała, nie jechała ze mną za darmo, chociaż no broń Boże, nie, to nie jest tak, że ja bym musiał żonie coś zapłacić, czy coś w tym sensie. Dostała ode mnie na fryzjera, nie ma nic za darmo, wiecie, no. Ja z nią będę spał. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Trzeba się podzielić. Czy jeszcze jakieś wnioski? No było zajebiście, co ja będę ukrywał, było zajebiście. Bardzo mi się to podoba, ale z drugiej strony nie chciałbym prowadzić trybu życia handlarza, pracując dodatkowo jeszcze, jakby to powiedzieć, na etacie. Chociaż ja nie pracuję na etacie, bo pracuję u siebie, ale pracując od poniedziałku do piątku i później mieć, można powiedzieć, że weekendy zwalone, bo to trzeba wstać wcześniej rano, rozpakować się, chociaż to jest przyjemne oprócz tego wstawania. No ale mając małe dziecko jeszcze w domu, no to nie dałoby się tego pogodzić, ale raz, dwa razy w tygodniu, niecałe weekendy w tygodniu, w miesiącu będzie jak najbardziej ok. No oczywiście, jeżeli uda się zgromadzić jakiegoś tam towaru na handel, ale zostało jeszcze sporo, no to nie jest na handel. To można przyjść sobie pooglądać, na handel trafiają inne rzeczy. Także co, myślę, że powiedziałem o wszystkim. Jeżeli o czymś zapomniałem, to powiem wam jutro albo pojutrze, jak sobie przypomnę. A tymczasem miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłego całego przyszłego tygodnia. Trzymajcie się. Hej.